Kochani rodzice, dziś w tym wyjątkowym dla nas dniu jest tak wiele rzeczy, za które jesteśmy Wam naprawdę wdzięczni, a tak mało czasu, by o wszystkich z nich móc Wam opowiedzieć. Pozwólcie zatem, że spróbujemy choćby w kilku słowach wyrazić naszą miłość i wdzięczność. Przez te wszystkie lata byliście świadkami wszystkich naszych sukcesów, w szczególności porażek. Widzieliście pierwsze nasze kroki, pierwsze upadki, pierwsze trudniejsze dylematy i smutki. Przy każdej z tych chwil wytrwale i cierpliwie wspieraliście nas w rozpoczętej wędrówce. I choć nie zawsze była ona dla nas łatwa, to dzięki Waszemu poświęceniu i wsparciu staliśmy się tym, kim jesteśmy. Dziękujemy Wam za to. Kochana mamusiu, dziękuję za Twoją czułość, wsparcie i cudowne dzieciństwo. Za wspólnie spędzony czas i bezgraniczne poświęcenie. Za nasze wszystkie lekcje gotowania, które po dziś dzień są dla mnie niesamowitą zabawą. Za spacery po parku, nawet wtedy, gdy jeszcze nie potrafiłam chodzić. Dziękuję za to, że zawsze przy mnie byłeś, zarówno w tych złych, jak i dobrych chwilach. Twoja bezgraniczna troska, ciągła obecność są źródłem mojej siły do dziś. Dziękuję za wieczorne rozmowy do późna i pokazanie, co to tak naprawdę oznacza być silną i niezwykle mądrą kobietą. Dziękuję za wspólne podróże, za kanapki, zawsze czekający obiad, za to, że nie musiałam nawet mówić, co mnie gryzie. Ty to po prostu wiedziałaś i wiesz do dziś. Jesteś moją wielką inspiracją i cudowną przyjaciółką. Mamuś, byłeś i jesteś moją opoką. Bardzo Cię kocham. Mamo, ja z kolei chciałbym z całego serca podziękować Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję za wsparcie w każdej sytuacji oraz za tą anielską cierpliwość, którą wykazywałaś przez wszystkie te lata. Twoje cenne rady prowadziły mnie przez życie, a pyszne domowe obiadki były zawsze momentem, na które czekałem z niecierpliwością. Dziękuję za miłość, którą czułem w każdej chwili, za mądrość i dobroć, którą mi przekazałaś. Dziękuję za zrozumienie, za troskę, za to, że zawsze byłaś obok, gdy się potrzebowałem. Twoja miłość jest fundamentem, na którym buduję całe swoje życie. Kocham Cię, mamo. Kochany tatusiu, dziękuję za wszystkie bajki na dobranoc, podczas których wraz z Tomkiem Wimowskim, oczywiście tylko między innymi, przemierzałam najodleglejsze krańce świata. Dziękuję za Twoją mądrość i życiowe wskazówki, których udzielasz mi do dziś. Dziękuję za wspólne podróże i górskie wędrówki, w których czasie cierpliwie pomagałeś mi przezwyciężać swoje lęki. Dziękuję za nauczenie mnie, że wytrwałością i ciężką pracą można w życiu osiągnąć naprawdę wszystko. Dziękuję za nieustanne udowadnianie też, że w życiu najważniejsze jest to, by być po prostu dobrym człowiekiem. Dziękuję, tatusiu, za Twoją troskę, za płatki przed szkołą, przyjazdy i odbiory, nawet wtedy, gdy kładłeś się już spać. Dziękuję za wszystkie wypady do lasu, gry w 3-5-8 i wyjścia na ryby w Płocku. Dzięki Twojemu wsparciu i bezgranicznemu zaufaniu miałam siłę, by kroczyć swoimi ścieżkami. Byłeś i jesteś dla mnie ogromnym wzorem i autorytetem. Bardzo Cię kocham, tatusiu. Oh,
Can we burn something, baby? I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. Renato, dziękuję za wyrozumiałość i wszystkie te cenne rady, które były dla mnie drogowskazem. Dziękuję za wychowanie pełne miłości i troski, za pomoc w każdej sytuacji i za wsparcie, które odczuwałem na każdym kroku. Twoje poczucie humoru sprawiało, że każdy dzień był jaśniejszy i ta pyszna jajecznica na śniadanie nie jest jeden z moich ulubionych wspomnień. Dziękuję za mądrość, którą mi przekazałeś. Jesteś dla mnie wzorem do naśladowania i za to Cię kocham. Then you keep on loving me, yeah. Kochani rodzice, jest jeszcze ktoś, za którego szczególnie chciałabym Wam dzisiaj podziękować. I pozwólcie, że zrobię to właśnie teraz. Braciszku, dziękuję Ci, że byłeś i nadal jesteś moim najwierniejszym towarzyszem. Dziękuję za bycie wytrwałym kompanem zarówno tych dziecięcych zabaw, jak i teraz dorosłej codzienności. Jesteś dla mnie nieocenionym wsparciem. Jesteś osobą, do której wiem, że mogę zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i zwrócić się z każdym moim problemem. Dziękuję, że mogłam i mogę się od Ciebie wciąż tyle uczyć. Jesteś dla mnie cudownym człowiekiem, a przede wszystkim jesteś niesamowicie wartościowym człowiekiem. Bardzo Cię kocham i co dzień dziękuję, że niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy, zawsze będziemy mieć siebie nawzajem, braciszku. Dziękuję Wam za stworzenie nam domów pełnych miłości i ciepła, za pokazanie, że przeciwieństwa naprawdę się przysięgają, a wspólnymi kompromisami i miłością można zburzyć wszelkie różnice. Daliście nam możliwość wzrastania w cieniu Waszej miłości, za co ogromnie jesteśmy Wam wdzięczni. I szczerze mówiąc, mamy nadzieję, że w przyszłości również nam uda się stworzyć tak wspaniały i kochający dom o równie silnych fundamentach. Dom, do którego, podobnie jak teraz nam, przyjemnie jest wracać.